Dzisiaj mam dla Was film o zaimkach dzierżawczych. To jest 6 słów w języku niemieckim sprawiających strasznie dużo problemów. Jakie to są słowa? Mein, dein, sein, unser, euer oraz ja. Wszystko o tych zaimkach, ich odmiana, ich zależność od rodzajników, ich znaczenie i błędy, które najczęściej popełniacie z tymi właśnie zaimkami. Zapraszam do filmu. Jakie w ogóle mamy zaimki dzierżawcze w języku niemieckim? Patrząc po zaimkach, tak liczbowo, mamy ich 6. Natomiast jeżeli chodzi o znaczenie, mamy ich o wiele więcej. Jak, o co chodzi, już wyjaśniam, już tłumaczę. Zwykle na lekcjach wprowadzam zaimki w ten sposób, że dzielę je na 3 grupy. Pierwsza grupa to są zaimki mein, czyli mój, dein, czyli twój i sein, czyli jego. I tutaj zwróćcie uwagę, że zaimki, te 3 zaimki dzierżawcze tak naprawdę bazują na zaimku, na rodzajniku, przepraszam, nieokreślonym. Pamiętacie coś takiego, znacie ten temat. Ein Vater, jakiś tam ojciec. Nie? Bo der Vater to jest ten ojciec. Ein Vater, jakiś tam ojciec. I wystarczy dołożyć literkę M do tego ein i powstaje wam mein Vater, mój ojciec. Wystarczy do rodzajnika ein Vater, nie, weźmy matkę. Eine Mutter. Wystarczy dołożyć literkę D, dein. I mamy zaimek. Mamy eine Mutter, jakaś tam mama, matka. Wystarczy dołożyć literkę D, deine Mutter, mamy zaimek dzierżawczy, twoja mama. Wystarczy dołożyć literkę S do eine, powstaje nam seine, czyli jego mama. On ma mamę, er hat eine Mutter, also das ist seine Mutter. Te 3 zaimki, z mojego doświadczenia, są najłatwiejsze, zwłaszcza te 2 pierwsze, mein i dein. Meine i deine. One są najłatwiejsze przy zaimku sein i seine, czyli jego, pojawiają się pewne problemy i trudności. Natomiast te 2 pierwsze, najłatwiejsze. I w ogóle cała grupa jest dosyć taka czytelna, jeżeli chodzi o budowę, to co przedstawiłem, nie? Macie ein Auto, jakiś tam samochód i wystarczy literki zmienić. Mein Auto, mój samochód. Dein Auto, twój samochód. Sein Auto, jego samochód. Druga grupa zaimków to są 2 zaimki, nasz i wasz, czyli unser i euer. Nasz ojciec, unser Vater, nasz samochód. Unser Auto, nasz dom, unser Haus. Nasza mama, unsere Mutter, nasza siostra, unsere Schwester. Nasza córka, unsere Tochter. I zaimek euer, czyli wasz, działa to w ten sposób, że nasz samochód, euer Auto, nasz oj... Jezus. I zaimek wasz, euer, działa w ten sposób. Wasz dom, euer Haus. Wasz samochód, euer Auto. Wasz brat, euer Bruder. Wasz ojciec, euer Vater. Wasza szkoła, eure Schule. Eure. Widzicie, co się dzieje z zaimkiem? Dostaje końcówkę E. Wasza mama, eure Mutter. Wasze mieszkanie, eure Wohnung. Nie? Czyli unser to jest nasz. Euer to jest wasz. Unsere i eure pojawiają się wtedy, gdy jest rodzajnik die. O czym będę za chwilę mówił. I teraz trzecia grupa zaimków dzierżawczych. Ja to nazywam grupą, ponieważ w sumie chodzi tylko i wyłącznie o zaimek i ja. Tak? To gdzie grupa, Szymon? Coś to szalał?
Nazywam to grupą, ponieważ zaimek i ja ma, wiecie ile znaczeń? 7. 7 znaczeń ma zaimek i ja. Dlatego jest tak problematyczny. Dlatego ciężko to chwycić, ponieważ dla nas, Polaków, jest to trudne. Bo dla nas zaimek jej to jest jej. Ich to jest ich. Pana to jest pana. Pani to jest pani. Rower na przykład. A w niemieckim cały czas to jest ija. Już tłumaczę. Pierwsze znaczenie ija to jest jej. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że ona ma dom. Sie hat ein Haus. Und das ist ihr Haus. Drugie znaczenie ija to są oni, to jest ich. W sensie, oni mają samochód. Sie haben ein Auto. Czyli czyj to jest samochód? To jest ich samochód. Das ist ihr Auto. I teraz stop. Gdy macie zdanie wyrwane z kontekstu i widzicie zdanie tak jak teraz macie w napisach, nie? Das ist ihr Auto. To nie wiecie, czy to jest jej samochód, czy to jest ich samochód. Rozumiecie? Znaczy, rozumiecie, ale pewnie nie wiecie po co i tak dalej. Co z tego wynika? To musi wynikać z kontekstu. Słuchajcie, to musi wynikać z kontekstu, czy mówimy o niej i to jest ihre Mutter, jej mama, ihr Vater, jej ojciec. Czy to jest ich mama, czy to jest ich ojciec? To może być różnie. Pytanie, o czym mówimy, o kim mówimy, o kim opowiadamy, w jakiej części historii jesteśmy, którą opowiadamy komuś, nie? Czy relacjonujemy. To wam się może wydawać takie strasznie trudne, tak? I skomplikowane, ale słuchajcie, no, skoro mówię o pani Nowak i mówię Frau Nowak hat einen Mann, ma męża, und ihr Mann arbeitet in Deutschland. No to wiadomo, że jej mąż pracuje w Niemczech, a nie ich. No bo jacy oni nagle mieliby się w tej historii pojawić? Rozumiecie? Skoro mówię o moich siostrach, meine Schwester, i teraz moje siostry, załóżmy, mieszkają w Japonii i mają mieszkania. I mówię, meine Schwester leben in Japan und sie haben die Wohnungen da gekauft. O, dorzućmy, kupiły sobie. Und ihre Wohnungen sind. I teraz w tym kontekście, co oznacza ihre Wohnungen? No, jeżeli opowiadam o tej historii moich sióstr, no to ich mieszkania, a nie jej. Bo żadnej z tych sióstr nie wyciągnąłem, że tak powiem, na pierwszy plan w mojej historii. Rozumiecie? No, tak to mniej więcej wygląda. Czyli, jak rozumiecie problem, zaimek i ja, małą literą, może oznaczać zarówno jej, w kontekście jej dom, ihr Haus, ale równie dobrze ihr Haus może oznaczać ich dom. I to wynika z historii, którą albo słyszycie, albo sami opowiadacie. Ale to są dopiero dwa znaczenia zaimka i ja. Teraz wskakujemy na zaimek i ja pisane wielką literą. Tak? Jest coś takiego? Jest. I ja, Haus, to co widzicie teraz po niemiecku napisane, może oznaczać 5 rzeczy. Pana dom? Gdy zwracacie się do faceta, mężczyzny, z którym jesteście na per pan. Das ist ihr Haus. To jest pana dom. Albo pytacie, ist das ihr Haus? Ale równie dobrze to pytanie, ist das ihr Haus, może oznaczać, czy to jest pani dom, w momencie, gdy się zwracacie do kobiety. Może być, może być. Ale równie dobrze może to oznaczać, czy to jest państwa dom. Ist das ihr Haus, gdy się zwracacie do mężczyzny i kobiety, na przykład do małżeństwa, albo do jakiejś grupy osób. To mamy 3. Ale ihr Haus może oznaczać również dom. I teraz ciężko mi to przetłumaczyć. Proszę polonistów o pomoc. Jeżeli to są 3 kobiety i te 3 kobiety mają dom wspólny, kupiły,
mają, to jest wspólna własność. No to czyj to jest dom? Gdy ja do tych pań mówię bezpośrednio, to jest pani? Czy to jest pani dom? Nie wiem. Państwa dom? Podobny problem jest, gdy mówię do facetów. Dwóch facetów, trzech, czterech mają wspólne mieszkanie, wspólny dom. I czyj to jest dom? Panów dom, tak? Das ist ihr Haus. To jest dom panów. Dziwna forma, no ale jest. Summa summarum, ja wielką literą oznacza pana, pani, państwa, panów i pani. Dużo tego, nie? Powiem, że w praktyce najczęściej używane są te trzy. Na przykład jesteście, rozmawiacie z jakimś Niemcem i do tego Niemca podbiega małe dziecko i rozmawia z nim, tam coś tam mówią po niemiecku. No, dziwne, że w innym języku. W każdym razie wy się pytacie, ist das ihr Toch, ist das ihr Sohn, czy to jest pana syn? Nie? Gdy jest kobieta, gdy jest facet, nie? Możliwe, że kobieta, rozmawiacie z kobietą, do której podbiega jakiś chłopczyk mały i ona z nim coś tam zamienia parę słów i też możecie jej się zapytać, zadać jej to samo pytanie. To samo pytanie. Ist das ihr Sohn, czy to jest pani syn? Możecie rozmawiać z małżeństwem niemieckim i podbiega do nich mały chłopczyk, rozmawiają, coś tam mówią, dziecko odbiega i tam idzie, biegnie na plac zabaw na przykład dalej się bawić. I też możecie ich zapytać, ist das ihr Sohn? Czy to jest państwa dom? Wróć. Czy to jest państwa syn? Ist das ihr Sohn? Pomyślcie, to jest łatwiejsze niż w polskim. To jest łatwiejsze. Bo jak macie mężczyznę, macie kobietę, czy grupę osób dorosłych, z którymi jesteście na per pani, to pomyślcie, w języku polskim musicie się głęboko zastanowić. Znaczy, dobra, no super głęboko może nie, ale musicie się zastanowić nad tym. Pana dom, panów dom, pani dom, państwa dom, pana dom, pani dom. Musicie to odróżnić. A w języku niemieckim ja. Łatwiej? Myślę, że łatwiej, bo nie ma tej potrzeby zastanawiania się nad osobą, nad konkretną formą. To jest to. Pewnie już zauważyliście pewną zależność między rodzajnikami der, die, das, a końcówką zaimka. Dlaczego raz jest mein, a dlaczego raz jest meine? Dlaczego raz jest unser, a dlaczego raz jest unsere? Myślę, że po tych przykładach, które do tej pory powiedziałem, dałoby się to już wyjaśnić. Natomiast sprecyzuję. Bardzo krótki temat. Bardzo krótki wątek. Słuchajcie, jeżeli rodzajnik jest der lub das, to jest zawsze krótka forma. Mein. Natomiast jeżeli jest rodzajnik die, to jest końcówka e. Meine. Przykłady. Ojciec, der Vater. Mój ojciec, mein Vater. Jego ojciec, sein Vater. Matka, die Mutter. Moja matka, meine Mutter. Końcówka e. Jej matka, ihre Mutter. Brat, der Bruder. Jej brat, ihr Bruder. Wasz brat, euer Bruder. Siostra, die Schwester. Wasza siostra, eure Schwester. Jej siostra, ihre Schwester. Twoja siostra, deine Schwester. Haus, rodzajnik das. Mój dom, mein Haus. Ich dom, ihr Haus. Nasz dom, unser Haus. Mieszkanie, die Wohnung. Ich mieszkanie, ihre Wohnung, nasze mieszkanie, unsere Wohnung, wasze mieszkanie, eure Wohnung. Rozumiecie? Temat jest krótki, tak naprawdę. Ten wątek tutaj z tym rozpoznawaniem jest, myślę, że klarowny, chociaż wiele osób go potrzebuje, żeby go wyjaśnić, bo nie zawsze wszystkim jest to wyjaśnione, wytłumaczone na lekcjach. Tak to wygląda. Rodzajnik der, das ma
końcówkę krótką, a di ma końcówkę e przy zaimkach. Zaimek dzierżawczy służy do wyrażania dwóch rzeczy. Tak to tłumaczę moim uczniom. Po pierwsze, służy do wyrażania własności czyjejś. Czyli używając zaimka dzierżawczego, chcę powiedzieć, czyja to jest własność, do kogo to należy. No zobaczmy. Moje mieszkanie. Meine Wohnung. Jego samochód. Sein Auto. Ich Dom. Ihr Haus. Jej rower. Ihr Fahrrad. Nasze zabawki. Unsere Spielzeuge. Rozumiemy? Pierwsza rzecz, do czego są potrzebne zaimki, do dzierżawcze, to po to, żeby wyrazić, czyja to jest własność. Druga rzecz, do której potrzebne są zaimki dzierżawcze, do wyrażenia relacji, nazwijmy je oficjalnie interpersonalnych, albo międzyludzkich. Dobra, nie jestem dobry z psychologii, no ale na przykład powiedzieć moja mama, meine Mutter, jej brat, ihr Bruder, jej siostra, ihre Schwester, jego siostra, seine Schwester, nasza ciocia, unsere Tante, ich ciocia, ihre Tante, moja szefowa, meine Chefin, jego szefowa, seine Chefin, jego szef, sein Chef. Rozumiecie? Zaimki dzierżawcze wyrażamy do dwóch rzeczy. Do wyrażania własności i do wyrażania relacji między ludźmi. Wymieńmy kilka zdań, w których mamy zaimek ten uniwersalny, swój. Patrzcie. Jadę do swojej babci. Ty jedziesz do swojej babci. On jedzie do swojej babci, a ona jedzie do swojej babci. My jedziemy do swojej babci, a wy jedziecie do swojej babci. Natomiast oni jadą do swojej babci. To jest język polski. Wszędzie macie uniwersalny klucz, jakim jest zaimek dzierżawczy swój. I jaki jest problem? Problem polega na tym, że w języku niemieckim tego nie ma. Nie ma takiej opcji, że możecie dać jeden zaimek, który będzie do wszystkiego pasował. A w polskim to mamy. W niemieckim to mamy. W polskim tego nie mamy. Co to znaczy? Że jeżeli wy słyszycie swój, swojego, to wszyscy myślą o słówku, no swój, no w sumie mogło to by być sein. No w sumie mogłoby być. Ale nie patrzycie na początek. Czyja jest ta babcia? No ona jedzie do swojej babci. Sie fährt zu, do swojej, czyli do czyjej? No do jej. To jest jej babcia. Ihre Oma. Czyli sie fährt zu ihre Oma. Ona jedzie do swojej babci. Łapiecie? W niemieckim musicie patrzeć kto. Patrzycie na podmiot. Tak to się nazywa w gramatyce. Przykład następny. My jedziemy do swojego dziadka. My jedziemy do swojego dziadka. No to jeżeli patrzycie tylko na swojego, no to do swojego dziadka, no to pojawia wam się opcja możliwości sein. Natomiast nie, to nie jest ważne, że to jest sein czy tam swój. Ważniejsze jest to, co jest na początku. My. Aha, my, wir. Czyli czyj to jest dziadek? Chyba dziadek mówiłem, już nie pamiętam. Opa. Opa. Czyli to jest unser Opa. Unser Opa. My jedziemy do swojego dziadka. Wir fahren zu unserem Opa. Jedziemy do swojego dziadka. Możemy to przetłumaczyć, jedziemy do naszego dziadka. Jeżeli w kontekście się pojawia opcja możliwości pojechania do czyjegoś innego dziadka, do ich dziadka, to wtedy pojawia się taka opcja możliwości tłumaczenia. Ale zasadniczo ten swój, to patrzcie na to, kto to robi. Przykład następny. Pojechał swoim... Nie. On wziął swój samochód. On wziął swój samochód. Znów również patrzycie na swój. Ale to nie jest ważne słowo swój jako swój. Ważniejsze jest to, czyj to jest samochód. No jego.
Tak? No bo on wziął swój, czyli wziął jego samochód. On, jego, er, sein. Summa summarum, er hat sein Auto genommen. Oni mieszkają u swojej cioci. U swojej cioci mieszkają. U swojej, czyli u czyjej? Skoro oni, no to to jest ich ciocia. No to ihre Tante. Czyli sie wohnen bei ihrer Tante. Sie wohnen bei ihrer Tante. Oni mieszkają u swojej cioci. Ja mieszkam u swojej cioci. Ich wohne bei meiner Tante. U swojej, nieważne, ważne, że ja. Skoro ich, no to meine Tante. No bo to jest moja ciocia. Ich wohne bei meiner Tante. Ty mieszkasz u swojej cioci. Du wohnst bei deiner Tante. Czyli u twojej cioci. Ty mieszkasz u twojej. Ale my tak nie tłumaczymy, nie? Tłumaczymy jako swojej. Rozumiecie? Na tym polega problem, największy problem z zaimkiem dzierżawczym w języku niemieckim, że szukamy jakiegoś uniwersalnego klucza. Wiecie, klucz francuski, nie? Do wszystkiego. Nie ma tak. W języku niemieckim musicie dopasować. Skoro ja jadę do mojej, no to ich meine. Skoro du, deine. Skoro er, seine. Skoro wir, unsere. Nie ma swój uniwersalnego. Musicie dopasować. Przez co jest to trudniejsze? Zgodzę się. To jest trudniejsze. Ale kwestia ćwiczeń. Do zrobienia. Spokojnie. Przypadki gramatyczne. To jest temat na teraz. Czyli dlaczego raz jest meinen, a dlaczego meines? A dlaczego meine, a dlaczego meinem? Temat jest złożony trochę. Spróbuję to jak najlepiej, jak najklarowniej przedstawić, bo to temat, z którym no, mnóstwo ludzi ma problem. Powiem tak, bardzo prosto i krótko. Przypadki wywoływane są przez czasowniki i przez przyimki. Czyli pewne czasowniki wymagają akusatywu. I tutaj podpowiedź, tych czasowników w języku niemieckim jest najwięcej. Czajcie co? To są informacje, które nikt wam nie powiedział do tej pory. Nikt. Außer mir. Czasowniki z akusatywem, tego jest najwięcej. Haben, kaufen, verkaufen, suchen, finden, mieten, vermieten, sehen, hören, bestellen, besuchen, reservieren, bringen, kogo co. Macie w cholerę tych czasowników. To są akusatywowe. Co to znaczy, że one są akusatywowe? Żeby powiedzieć widzę moją mamę, powiecie ich sehe meine Mutter. Ale żeby powiedzieć widzę mojego ojca, powiecie ich sehe meinen Vater. Pytanie skąd meinen? Temat jest z akusatywem, jest prosty. Tylko der zamienia się na dein. Ta-da! Płacić za tą wiedzę. Żartuję. To jest proste. Jeżeli macie der, to w akusatywie będzie dein. Czyli, jeżeli macie mein Vater, to w akusatywie będzie meinen Vater. Dlaczego? Bo jest der, która się zamienia na dein. Czyli na przykład macie, to jest jego ojciec. Das ist sein Vater. Może nie widzicie, może nie wiecie, ale to jest nominativ. To jest kto co jego ojciec. Tu nie ma żadnego przypadku. Znaczy jest przypadek pierwszy, tak? Widzę jego ojca. Ich sehe seinen Vater. Zaraz, dlaczego einen? Dlaczego seinen? Skąd ta końcówka? Z tego, że der w akusatywie zamienia się na dein. Pamiętając, że żadny przypadek, żadne inne rodzajniki się nie zmieniają w akusatywie, czyli die zostaje die, das zostaje das. Co to znaczy w praktyce? W praktyce oznacza, że jeżeli macie zdanie to jest jego mama, das ist seine Mutter i to jest nominativ, widzę jego matkę i seine Mutter, to samo. Nie ma zmiany. To jest ich siostra,
Das ist ihre Schwester. To jest nominativ. Ich siostra. Widzę ich siostrę. To jest akusativ. Ich sehe ihre Schwester. Dlaczego jest akusativ? Ponieważ sehen tego wymaga. Sehen zadaje pytanie kogo co. Kojarzycie? Wiecie o co chodzi? Pewne przyimki wymagają akusativu. Nie jest ich dużo. Na pierwszym miejscu stawiam für. Dla. To jest akusatywowy przyimek. Rozumiecie? Są czasowniki z akusatywem i są przyimki z akusatywem. I tych przyimków nie jest dużo. Für. Tutaj dołożę jeszcze ohne, bez. Też jest akusatywem. Widzieliście o tym? Na przykład bez mojego ojca. Ohne meinen Vater. Skoro der Vater, mein Vater, mój ojciec, bez mojego ojca, ohne meinen Vater. Bo ohne wymaga akusatywu. Skąd mam to wiedzieć? No nie jest ich dużo. No mówię, für, ohne, gegen, przeciwko, wbrew. Też jest akusatywem. Przypomnę, gegen to jest przyimek, który pojawia się na przykład w kontekstach sportowych dyscyplin, na przykład, że Polen spielt gegen Deutschland. Polska gra z Niemcami. I ja wiem, że często się taki błąd pojawia, że myślicie, że jak powiecie Polska gra z Niemcami, że musicie użyć mit. Przyimek, o którym za chwilę powiem. Nie, bo oznacza, że Polska gra z Niemcami, używając mit, powiecie, czy powiedzmy, zrozumieją was w ten sposób, że Polska gra ręka w rękę z Niemcami, jakby wspólna jedna drużyna. Oczywiście tak nie jest. One grają przeciwko sobie. Czyli każda walczy o bramkę. A druga drużyna próbuje to temu się przeciwstawić i sama wbić bramkę. Gegen einander. Przeciwko sobie. Przykłady. To jest dla jego ojca. Das ist für seinen Vater. Bo für z akusatywem będzie końcówka seinen, a nie sein. To jest dla naszej babci. O, to ten prezent jest dla naszej babci. Das Geschenk ist für unsere Oma. Tu się nic nie zmienia. W sensie unsere Oma, nasza babcia. I w akusatywie to też jest unsere Oma. Jeżeli ma rodzajnik das, weźmy sobie dziecko. Ich dziecko. Ihr Kind. To jest dla ich dziecka. Das ist für ihr Kind. Für wymaga akusatywu, ale ihr Kind nie zmienia się na coś innego, tylko pozostaje ihr Kind w akusatywie. Jedyne, co się zmienia, to rodzajnik der w akusatywie. Rozumiecie? Czyli podsumowując akusatyw, większość czasowników i przyimki für, ohne, durch też, ale w tym kontekście nie użyję go, für, gegen, ohne, durch, one mają akusatyw. Czyli ich pojawienie się generuje akusatyw. Musicie wiedzieć, aha, tam musi być akusatyw. Dlaczego? Bo jest für. Czasownik znać, kennen, to jest klasyczny przykład czasownika z akusatywem, znać kogo co. Znam twoją mamę, ich kenne deine Mutter. Znam jego dziadka, ich kenne seinen Opa. Czy pan zna moich rodziców? Kennen Sie meine Eltern? On zna naszą nauczycielkę. Er kennt unsere Lehrerin. On zna naszą nauczycielkę. Er kennt unsere Lehrerin. Czy pan zna swoich rodziców? Sytuacja, że może jej nie znać. Kennen Sie ihre Eltern? My znamy ich brata. Wir kennen ihren Bruder. Do tematu wrócimy. Niewątpliwie. Niewątpliwie. Także... A teraz datif. Jeżeli chodzi o datif,
to podobnie jak w akusatywie, datyw pojawia się przy pewnych przyimkach i przy pewnych czasownikach. I łatwość tego tematu polega na tym, że tych przyimków i czasowników nie jest dużo, rozumiecie? Datywowych przyimków ja wymieniam najważniejszych, jest ich około 7 czy 8, ale ja podaję 4, najczęściej powtarzane i najczęściej używane. Przyimki 4 i tych czasowników też nie jest dużo. Ale zacznijmy od przyimków. Jakie to są przyimki z datywem? To jest przyimek zu, przyimek, czyli do, przyimek mit, czyli z kimś coś robię, przyimek bei, czyli u kogoś coś robię i przyjmek von, od kogoś coś dostaje, na przykład. I jak to działa? Weźmy zu, jadę do. Dobrze, jeżeli oglądacie ten film i macie tabelkę rodzajników odmienionych przez przypadki. To byłoby dobre. Jeżeli jest zu, a zu jest datywowy i zu pojawia się przed rodzajnikiem der lub das, to zamienia się na deim. Już tłumaczę. Jeżeli mamy lekarz, der Arzt, i stawiacie z przodu zu do lekarza, bo chcecie powiedzieć zdanie idę do lekarza, to powiecie tak: ich gehe zu. Pamiętajcie, zu wymaga datywu. I skoro jest tam der Arzt, to on zamienia się na deim. No bo tak się wymienia. W związku z tym, mając zu deim, jest taka zależność w języku niemieckim, że dąży się do skrótów. Dlatego zu deim, z tego się robi zum. Dlatego zdanie idę do lekarza brzmi ich gehe zum Arzt. Ok? Gdybyście chcieli powiedzieć idę do mojego lekarza, bo mam swojego lekarza, idę do mojego lekarza, to powiecie ich gehe zu meinem Arzt. Dlaczego końcówka em? Ponieważ to się bierze od tego rodzajnika dea. Patrzcie. Strasznie ważne rzeczy wam opowiadam teraz. Tylko nie wiem, czy nie za nudne, ale dobra. Dea w datywie zamienia się na deim. Skoro jest mein Arzt, skoro der Arzt jest mein Arzt, mój lekarz. I w datywie zamienia się dea na deim, jest deim Arzt, a w związku z tym mein zamienia się na meinem. Bo niejako pobiera to końcówkę z tego rodzajnika deim. Rozumiecie? Pobiera tą końcówkę. Der, die, das, te rzeczowniki są kluczowe, są bazowe, są podstawowe. Bez nich nie da się ruszyć w ogóle tematu. I to się przekłada na zaimek. Dlatego jest zu meinem Arzt. Druga informacja. Jeżeli rzeczownik ma rodzajnik das i tam użyjecie zu, to też to się zamienia na deim. Na przykład das Kind, dziecko, zamienia się w datywie na deim Kind. Dlatego, jeżeli chcę powiedzieć idę do dziecka, na przykład odwiedzić go, tak? W przedszkolu, w szkole, w internacie, nie wiem. Idę do dziecka, to powiecie ich gehe zum Kind. Dlaczego? Bo das Kind w datywie będzie deim. Ale powiecie, ale zaraz, dlaczego ma być datyw? No bo się pojawiło zu. Przyjmek zu jest datywowy, on generuje datyw. Musi się tam datyw pojawić. Ich gehe zum Kind. Idę do dziecka. Idę do mojego dziecka. Ich gehe zu meinem Kind. Przyjmek bei też jest datywowy. Tutaj bym pojawił, tu bym zaproponował czasownik arbeiten, pracować. I na przykład chcemy powiedzieć takie zdanie: pracuję u jego dziadka. Dziadek, der Opa. Jego dziadek, sein Opa. U jego dziadka, bei seinem Opa. Dlaczego M? Ponieważ der w datywie to jest deim. I to się przekłada na końcówkę zaimka. Zapytacie, dlaczego datyw? No bo jest bei. Ale skąd mam wiedzieć, że bei to jest datyw? No po prostu musisz tego nauczyć, kolego, koleżanko. Tego nie jest dużo. Zu jest datywowy, bei jest datywowy, mit jest datywowy.
jadę z jego siostrą. Siostra, die Schwester. Jego siostra, seine Schwester. Jadę z jego siostrą. Ich fahre mit seiner Schwester. I powiecie, ej, tam się pojawiła R-ka na końcu. Dlaczego? Ponieważ rodzajnik die, ona, w datywie, ja to nazywam, że nabiera cech męskich, czyli nabiera końcówki ea, seine Schwester. Ma, otrzymuje rodzajnik der, summa summarum, rozumiecie? Rodzajnik die w datywie to jest der. Dlatego meine Schwester w datywie to jest meiner Schwester. Jadę z moją siostrą, ich fahre mit meiner Schwester. Jadę z ich siostrą, ich fahre mit ihrer Schwester. Wspomnijmy jeszcze o czasownikach datywowych. Ja wiem, że tak niby to robię w skrócie wielkim, ale jednocześnie to jest temat bardzo duży i pasowałoby dużo z tym pracować. No ale robię co mogę, słuchajcie. Czasowniki z datywem. Myślę, że czasowniki z datywem musicie znać następujące. Dziękować, danken. Dziękuję. Dziękuję twojemu ojcu. Ich danke deinem Vater. Danken to jest czasownik datywowy. Dlatego ojciec, der Vater. Twój ojciec, dein Vater. Twojemu ojcu w datywie, deinem Vater. Chciałbym podziękować państwa rodzicom. Ich möchte ihren Eltern danken. Ihren? Skąd końcówka się N wzięła? Z tego, że liczba mnoga ma rodzajnik die. Wiemy o tym, nie? Wszystkie rzeczowniki w liczbie mnogiej mają rodzajnik die. W datywie ten die zamienia się na dein. W związku z tym, skoro ja chcę podziękować państwa rodzicom i die zamienia się na dein, to państwa rodzice to jest ihre Eltern, a komu czemu ihren Eltern. Czasownik helfen też jest datywowy. Pomagać komu czemu. Pomagam tobie. Ich helfe dir. Zajmek osobowy. Pomagam twojemu ojcu. Ich helfe deinem Vater. Pomagam jej siostrze. Ich helfe ihrer Schwester. Pomagam ich babci. Ich helfe ihrer Oma. On pomaga naszemu dziadkowi. Hilft unserem Opa. Idę do mojego dziadka. Ich gehe zu meinen Opa. Chciałbym podziękować twojemu dziadkowi. Ich möchte deinem Opa denken. Sagen się łączy z datywem. Powiedzieć komuś coś. Na przykład, chciałbym powiedzieć coś twojemu ojcu. Ich möchte etwas deinem Vater sagen. A ktoś się pyta, a co chcesz powiedzieć mojemu ojcu? Und wann, was willst du meinem Vater sagen? On tego nie powiedział jej siostrze. Hat das ihrer Schwester nicht gesagt. Sagen. Świetny, bardzo potrzebny czasownik, a ma datyw. Bo mówić, komu mówić? Komu coś powiedzieć? To na dzisiaj wszystko. Cały temat zaimka dzierżawczego. Próbowałem to jak najlepiej wam przekazać. W takiej formie zresztą też przekazuję na moich lekcjach, tak? Bo to inaczej też nie potrafię, że tak powiem. Złapałem ten pomysł, żeby tak to przedstawiać, tak zobrazować. Z tego co widzę i słyszę po moich uczniach, ich reakcje działa w ten sposób. Rozumieją ten temat lepiej niż przed lekcją, zresztą takie założenie. Jeżeli wam się podobała ta lekcja, serdecznie zapraszam do lajkowania i do subskrybowania mojego kanału, jeżeli tego nie robicie. Co to powoduje, ta subskrypcja, jeżeli niektórzy z was tego nie wiedzą? No po pierwsze dostajecie informacje na bieżąco, czyli każdy nowy film, który ja publikuję na moim kanale, wy dostajecie to informację mailem. W związku z tym możecie być na bieżąco. Nie musicie szukać na moim kanale, o, co ciekawego, czy też co nowego,
Martin de Simons opublikował na kanale, dostajecie to mailem, możecie być na bieżąco. A dzięki temu też ta popularność kanału wzrasta i wzrasta też zasięg osób, do których moje filmy trafiają. No, mi na tym zależy, wam, jeżeli jesteście moimi widzami, fajnie by było, żeby też zależało. W każdym razie bardzo wam dziękuję za czas poświęcony na ten film, na obejrzenie tego filmu, na naukę ze mną. Zapraszam do moich następnych filmów. Zostańcie ze mną. Serdecznie pozdrawiam i trzymajcie się ciepło. Cześć! Słuchajcie, szukam pleneru. Chociaż tak naprawdę w lesie nie jest trudno znaleźć plener do tego, żeby kręcić film, ale temat jest tego rodzaju, jak już się rozłożę, wiecie, ze sprzętem, wyciągnę wszystko ze plecaka, statyw, wszystkie te moje potrzebne urządzonka, no to chwilę schodzi. W sensie już nie chcę mi się z tym nosić dalej, nie? Dlatego postaram, właśnie szukam jakiegoś fajnego miejsca i będziemy dzisiaj kręcić coś fajnego o zaimku dzierżawczym. O 6 zaimkach dzierżawczych. Tak wygląda ten nasz piękny las. Dobra, idę szukać.